Dobra, więc ogólnie puentą tego, co chcę powiedzieć, jest oczywiście nadzieja i Boże miłosierdzie. Jednak są tutaj takie elementy związane z czystością, które nie za bardzo nadają się do słuchania dla dzieci. Więc bardzo bym prosił, żeby jak są dzieci albo jak są sobie szczególnie wrażliwe, to sugeruję, żeby tak może opuścić aulę na chwilkę. Tak, to chciałem podzielić się tym, jak Pan Bóg działa w moim życiu ostatnio, jak zmienia moje patrzenie na ludzi również. Tak, oczywiście, okej, dobra. Więc chciałem podzielić się tym, jak Pan Bóg w ostatnim czasie zmienia moje patrzenie na ludzi, również w czasie tych rekolekcji. Otóż taka sytuacja miała miejsce, że piszę ostatnio z taką dziewczyną na Facebooku. Ona jest troszeczkę młodsza ode mnie i no jest bardzo sympatyczną, wrażliwą osobą. Tylko że robi coś takiego irytującego, że po prostu robi bardzo dużo błędów interpunkcyjnych, nie? Co mnie bardzo, bardzo irytuje po prostu, jak czytam jej dłuższe teksty, a bardzo dużo już przeczytałem tego, co napisała. Właśnie teraz widzę, że ta moja ocena jest taka płytka, taka właśnie niestosowna, bo uświadomiłem sobie, że w czasie, kiedy inne dzieci czytały Pana Tadeusza, to ta dziewczyna była więziona przez księdza pedofila Romana B. Chrystusowca, który bywał tutaj na tych rekolekcjach dawniej. Jego ofiara również uczestniczyła w rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Ksiądz Roman Bechren gwałcił 13-latkę przez 1,5 roku. Nawet zaczęła wcześniej, dlatego że zanim miała 13 lat, to zaszła w ciążę. Zaszła w ciążę, została zmuszona do aborcji przez panią doktor związaną z zakonem od 30 lat. To nie jest świadectwo, to ma być świadectwo. Proszę opuścić. Będziemy się bić o to? Nie będziemy się bić, bo no. to nie jest miejsce na tego rodzaju. To jest dokładnie miejsce na tego rodzaju. To nie jest, to jest jedyne miejsce na tego rodzaju. To nie jest jedyne miejsce i to proszę siadać. Proszę, porozmawiamy w 4 oczy. Wiem, że macie zakaz. Proszę o rozmowę w 4 oczy. Proszę o rozmowę w 4 oczy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się